Partnerem programu jest Corteva. Końcówka poprzedniego roku oraz początek obecnego niestety nie zaczął się optymistycznie dla naszych rolników. Horrendalnie wysokie ceny nawozów spowodowały, że albo część rolników ich w ogóle nie kupiła, a ci, którzy je mają, zastanawiają się, czy może je zostawić, albo część z nich zostawić na przyszły rok, czy wysiewać dawki, które zwykle mieli w zwyczaju wysiewać w swoich roślinach. O tym między innymi chcemy dzisiaj porozmawiać z naszym gościem. Jacek Dalniczyński, zapraszam na Rolniczy Temat. Państwa i moim gościem jest Paweł Talbierz z firmy Corteva. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, panie Jacku, witam państwa. Panie Pawle, no mamy drogie nawozy, szczególnie te azotowe. Jest to duża przeszkoda, bo wielu rolników, ci, którzy mają te nawozy, zastanawiają się właśnie nad tym, o czym już wspomniałem. Czy wysiewać pełne dawki, czy może coś zaoszczędzić. Ci, którzy nie mają nawozu, bo też są tacy rolnicy, na pewno też pan się z takimi spotkał, zastanawiają się właściwie, czy kupować, czy może w jakiś inny sposób je zastąpić. Ale skupmy się na tej kwestii rolników, którzy mają te nawozy i zastanawiają się, na ile można zaoszczędzić. Jak możemy zaoszczędzić na azocie w tym roku? Przede wszystkim patrząc na sytuację tegoroczną, pogodową, tak, na to, co się dzieje obecnie, widzimy, że no jest dosyć sucho, prawda? I też jeżeli chcemy w ogóle ocenić wykorzystanie azotu, który podajemy, trzeba pamiętać o kilku czynnikach, które mają bardzo duży wpływ na to, czy podany cały nawóz będzie wykorzystywany przez rośliny, czy nie. Jest to wilgotność gleby, jest to także odczyn gleby i myślę, że na tym etapie warto by było, żeby każdy rolnik wiedział, jaki ma odczyn gleby, ponieważ jeżeli ten odczyn jest zbyt niski, to wykorzystanie azotu także nie będzie pełne. I to jest może pierwszy przyczynek do tego, żeby się zastanowić, czy warto podawać całą pełną dawkę azotu, jeżeli ten odczyn nie jest uregulowany. Druga rzecz dotyczy przede wszystkim nawożenia innymi składnikami, które są pomocnikami azotu, bo możemy podać azot, ale jeżeli nie będzie w glebie siarki, jeżeli nie będzie w glebie potasu, jeżeli nie będzie w glebie także magnezu, czy takich mikroelementów jak molibden, mangan, miedź, to wykorzystanie azotu także nie będzie w pełni pełne, jak gdyby. Więc myślę, że warto tutaj zadbać o te elementy dodatkowe. A co do drugiego pytania związanego, czy możemy zaoszczędzić i nie podać azotu w ogóle, no myślę, że nie, ponieważ to jest najważniejszy składnik plonotwórczy, więc ten azot musi być podany. Teraz pytanie, czy podajemy go w całości w nawozie, czy możemy w jakiś sposób suplementować ten azot. Składniki dodatkowe, o których pan mówi, no magnez, siarka, tego już właściwie teraz nie zrobimy, prawda? Bo to już powinno zostać podane. Tutaj prawo nam nie przeszkadza, możemy przed 1 marca oczywiście w ramach tych ogólnych zasad stosować te nawozy. Natomiast z azotem niestety no, troszeczkę niektórzy mogli się spóźnić. I teraz kwestia jest następująca, czy możemy jakoś ten azot mineralny zastąpić? Możemy, przede wszystkim nawet powinniśmy to zrobić, tak? Bo w sytuacji, w jakiej teraz jesteśmy, kiedy gleba jest przesuszona na tych wierzchnich warstwach gleby i jej powierzchni, tak? To jak gdyby no, wiemy, że wykorzystanie azotu nie będzie pełne. Co więcej, nawet przecież program azotanowy wspomina o tym, że współczynnik wykorzystania azotu wynosi około 70%, więc jak gdyby tylko tyle jesteśmy w stanie realnie dostarczyć roślinie, jak gdyby nawożąc azotem w formie właśnie mineralnej. Ale jak gdyby nauka przychodzi nam tutaj tak naprawdę z rozwiązaniami pewnych problemów, tak? Ponieważ chociażby rośliny bobowate są takim elementem, który znamy od kilkudziesięciu lat, które żyjąc w symbiozie z bakteriami brodawkowymi są w stanie właśnie te bakterie brodawkowe dostarczyć im azot. I co więcej, o tym wszystkim wiemy. I pan wie, i ja wiem, ponieważ uczyliśmy się o tym w szkołach na studiach i tak naprawdę jest to taka prawda, którą każdy rolnik już sprawdził na własnym polu. Rośliny bobowate, moim zdaniem tutaj jest jedna ważna kwestia, bo przecież wiemy, że one oczywiście zasybilują nam ten azot, mówiąc ogólnie. Część wykorzystają na własne potrzeby, ale część niestety będzie dopiero dostępna w przyszłym dokładnie roku. Tak. Pod następne rośliny. Następne. Rośliny. Ale tutaj to zjawisko symbiozy możemy też w inny sposób wykorzystać. Tak, znaczy ono występuje i do tego chciałem właśnie dążyć, tak, że gdyby te organizmy, jak bakterie brodawkowe są poznane i nie musimy nikogo przekonywać, że one występują, ponieważ każdy rolnik, który zasiał groch, łubin, bobik, soję, widział ten pozytywny efekt, ale nauka nam daje obecnie nowe informacje, innowacyjne jak gdyby
informacje dotyczące wykorzystania nowych bakterii, które zostały opisane. I to są tak naprawdę właśnie bardzo innowacyjne rzeczy, bardzo innowacyjne wiadomości, które zostały tak naprawdę opisane, wyekstrahowane z natury kilka lat temu. I tak naprawdę, jeżeli chcemy powiedzieć o bakteriach, które wiążą azot z powietrza i dostarczają go roślinom, to mamy tak naprawdę większe możliwości niż kilka lat temu, aby właśnie dostarczyć ten azot poprzez symbiozę odpowiednich bakterii właśnie z roślinami. Nie jest tajemnicą, że Wasza firma opracowała takie rozwiązanie. Gdyby mógł Pan powiedzieć trochę więcej o tym, w ogóle jest to troszeczkę inny system stosowania tego typu organizmów, tak. Bo one się nie namnażają na korzeniach, tylko podajemy je po prostu na listy. Pomimo oprysku, dokładnie. Co to jest dokładnie za mikroorganizm? Proszę o tym opowiedzieć. To są bakterie Metylobacterium symbioticum, które zostały kilka lat temu opisane oraz wyekstrahowane przez hiszpańskich naukowców. I tak naprawdę wszystko, co Corteva robi w kontekście właśnie zarządzania azotem, jest trochę odpowiedzią na czasy, w których żyjemy, które pewnie troszeczkę do nas szybciej przyszły niż powinny. Tak, związane z tym, że z jednej strony jesteśmy zmuszeni do ograniczania stosowania nawozów mineralnych ze względu na ograniczenie emisji podtlenku azotu. Z drugiej strony w taki bardziej bezpośredni sposób jesteśmy zmuszeni do różnych działań ze względu na ceny nawozów azotowych, brak dostępności nawozów azotowych, a więc każdy chce poszukać tej drogi, w jaki sposób może jakiś ekwiwalent azotu uzupełnić. I tak naprawdę Corteva pracuje nad tego typu produktami od wielu lat. Tak naprawdę już 10 lat temu wprowadziliśmy produkt, który pomaga zarządzać lepiej azotem w glebie. To jest to inhibitor nitryfikacji, który jak gdyby hamuje proces przemiany formy amonowej w azotanową. I tak naprawdę właśnie Metylobacterium symbioticum, czyli bakterie, które można znaleźć w produkcie Utricia N albo Blue N, są krokiem dalej. Są jak gdyby próbą odpowiedzi na bieżące potrzeby, tak, związane z tym, jak możemy ten azot uzupełnić, skoro on nie jest pobierany z gleby w pełnej ilości, na przykład z powodów niskiego odczynu gleby, niskiej wilgotności albo niższego podania w nawozie. Tak jak Pan wspomniał, te bakterie aplikujemy w formie oprysku nalistnego i to jest podstawowa różnica, którą widzimy w stosowaniu tych bakterii w kontekście innych, które na rynku już występują. Ponieważ wszystkie inne są, jeżeli są dostarczane poprzez oprysk, to doglebowo, te dostarczamy nalistnie na nadziemne części roślin i one poprzez nadziemne części roślin zasiedlają właśnie te rośliny. Żyjąc w symbiozie z tymi roślinami, wiążą azot atmosferyczny i przetwarzają go w formę amonową, która jest od razu dostępna dla rośliny. I to jest ta innowacja, to jest ten przełom, to jest coś, co tak naprawdę trochę przełamuje wszystko to, co dotychczas wiedzieliśmy o bakteriach, które wiążą azot, które do tej pory, te, które były, żyły w glebie. Tak? Tutaj mamy bakterie, które żyją wewnątrz roślin, które zasiedlają te rośliny poprzez nadziemne ich części. Proszę teraz nam rozwiać troszeczkę wątpliwości, bo sam ich troszeczkę mam. Chodzi mi o to, że jeśli jakiś mikroorganizm stosujemy nalistnie, to muszą być zachowane konkretne warunki. Wiemy też z ochrony chociażby biologicznej, że te produkty muszą mieć konkretne warunki, żeby dobrze nam zadziałały. I w tym przypadku jest podobnie. Proszę nam powiedzieć dokładnie, w jakich warunkach powinniśmy stosować ten produkt, żeby on w pełni pokazał swój potencjał. Panie Jacku, bardzo ważny punkt i bardzo dziękuję za to pytanie, bo faktycznie to jest produkt, który stosujemy przez oprysk. I tutaj są tak naprawdę dwa bardzo ważne elementy, na które trzeba zwrócić uwagę i ważne, żeby każdy rolnik, który stosuje ten produkt, czy będzie go stosował, żeby o tym pamiętał. Przede wszystkim pierwszy to jest sam moment wykonywania zabiegu, czy też tworzenia mieszaniny. Tak, ponieważ faktycznie to są bakterie, mikroorganizmy i tutaj warto korzystać z tabeli mieszania, która przez Corteva została przygotowana, żeby sprawdzić, czy można dany produkt, czy to jest Utricia N czy Blue N, zastosować z danym środkiem ochrony roślin, ponieważ nie z każdym można. Też warto zwrócić uwagę na to, żeby nie stosować z nawozami, które zawierają wysokie stężenia siarki, wysokie stężenia miedzi albo wysokie stężenia cynku, ponieważ wysokie stężenia tych składników są bakteriobójcze i mogą bardzo negatywnie działać na te bakterie. I sam moment zabiegu, ponieważ Metylobacterium symbioticum jest dosyć dużą bakterią, która żywi się metanolem. I te dwie informacje są kluczowe. To, że jest bardzo duża, oznacza, że wnika do tejże rośliny przez otwarte aparaty szparkowe, więc moment zabiegu jest bardzo istotny, tuż przed lub w momencie otwarcia, czyli zabiegi w nocy lub też nad ranem. I drugi ważny element w fazie intensywnego wzrostu rośliny, czy w ogóle w fazie wzrostu, wtedy kiedy rośliny wydzielają właśnie metanol, czyli produkt uboczny rozkładu pektyn ścian komórkowych. Tak? Jeżeli rośliny rosną,
to wtedy one ten metanol wydzielają i wtedy bakterie mają pożywkę, mają paliwo do tego, żeby się namnażać, kolonizować w roślinie i tak naprawdę zwiększać populację swoją w roślinie po to, żeby jak najwięcej tego azotu móc z powietrza związać. Co więcej też, jak gdyby korelując te dwie istotne rzeczy, też stosujmy te produkty wtedy, kiedy nie ma stresu. Ponieważ jeżeli będzie występował stres, to roślina nie będzie rosła. Jak nie będzie rosła, nie będzie produkowała właśnie metanolu, czyli tego paliwa, który jest jej niezbędne do tego, żeby się namnażać. I tutaj jest ten aspekt podstawowy. Optymalne temperatury dla bakterii to jest od 10 do 25 stopni i tak naprawdę moment zabiegu powinien właśnie określać ten przedział temperaturowy, tak? Ponieważ to jest bardzo kluczowa informacja. I może jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi już o takie bardziej szczegółowe informacje pH roztworu, jeżeli ktoś miesza właśnie te bakterie z innymi preparatami, warto, żeby był utrzymany na poziomie między pH od 5 do 8, 8,5. Niższe lub wyższe pH może także działać destrukcyjnie na te bakterie. Ale jeżeli te podstawowe warunki zostaną zachowane, to w warunkach Polski można się spodziewać co najmniej ekwiwalentu 30 kg azotu amonowego. A to jest więcej niż 100 kg saletry amonowej, kiedy sobie przeliczymy jeszcze współczynnik wykorzystania. I tak naprawdę nawet w wielu doświadczeniach w roślinach ciepłolubnych typu kukurydza te wartości azotu zasymilowane przez te bakterie były dużo wyższe, więc możemy oczekiwać, że jeżeli zabieg będzie wykonany w dobrych warunkach, to tego azotu możemy mieć jeszcze więcej. Brzmi to bardzo obiecująco, a teraz proszę nam na koniec powiedzieć, ile taki zabieg może nas kosztować? To jest pytanie też nie do końca proste z tego względu, że to wszystko trochę zależy od wielkości opakowania, od areału, który rolnik zastosuje. Tutaj jak gdyby też odsyłam czy to do kolegów z Chemirolu, którzy sprzedają produkt Blue N, czy do kolegów z Pioniera, którzy mają w ofercie produkt Utricia N. Oni tutaj jak gdyby te szczegółowe informacje podadzą, ale to czego można na pewno oczekiwać to dużo niższego kosztu na hektar w zastosowaniu tych bakterii, niż gdybyśmy chcieli podać ten ekwiwalent 30 kg azotu w nawozie mineralnym. I to jest taka podstawowa informacja, którą warto tutaj na tym etapie zapamiętać. I co więcej, bo to też ja sobie czytam różne fora internetowe i śledzę informacje i komentarze, pytania rolników na temat tych bakterii. Warto, żeby każdy, kto nawet chce spróbować, miał świadomość tego, że to nie jest produkt, który wchodzi sobie tak z drugiej ligi, tak, i gdzieś tam ktoś go na szybko wprowadza, bo jest na to teraz rynek. Przede wszystkim to jest produkt, który został już przebadany w wieloletnich doświadczeniach ścisłych. W Polsce to były co najmniej 2 lata doświadczeń polowych, tak, w naszych warunkach klimatycznych, gdzie, tak jak wspomniałem, ten ekwiwalent wyniósł co najmniej 30 kg azotu amonowego, czyli już tego od razu przyswajalnego przez roślinę. I to jest fakt, tak, ja bym tutaj prosił, żeby każdy próbował się opierać na fakcie naukowym, co zostało przebadane, po to te doświadczenia są. Corteva też w taki sposób działa, że zanim produkt wprowadza, chce go przebadać, aby mieć pełnię wiedzy na temat jego działania. Więc tutaj tak naprawdę to, co my mówimy, jest oparte na faktach. I warto, myślę, że w szczególności w dzisiejszym świecie opierać się na faktach. No, brzmi to bardzo obiecująco. To nie pierwszy raz, kiedy rolnicy mogliby skorzystać z tych preparatów, które dają gdzieś tam możliwość czy zaoszczędzania na azocie w sposób opóźniania jego działania, jak inhibitory różnego rodzaju, albo też bakterie symbiotyczne. Na koniec możemy jeszcze wspomnieć o tym, że... Tak, znaczy chciałem wspomnieć o tym, gdzie można się dowiedzieć więcej na temat metylobakterium, ale jeszcze jedna ważna rzecz, która mi się przypomniała w kontekście chociażby bakterii brodawkowych, bo wiemy, że bakterie brodawkowe, one żyją w symbiozie z roślinami bobowatymi. Jeżeli chodzi o Blue N, o Utricia N, o metylobakterium, tak, to tutaj mamy rozpoznaną symbiozę z ponad 70 gatunkami roślin rolniczych, tak? Zboża, rzepa, kukurydza, buraki, ziemniaki i tak dalej. Więc tutaj tak naprawdę ta symbioza występuje na większą skalę i możemy to wykorzystywać w Polsce w naszych uprawach. A jeżeli ktoś z naszych słuchaczy, widzów chciałby dowiedzieć się więcej na temat metylobakterium, ponieważ dzisiaj mamy też trochę ograniczony czas, to zachęcam na kanał Epole do wideopodcastu, w którym właśnie z moim gościem rozmawiałem na temat metylobakterium symbioticum. Kolega Marcin jak gdyby wprowadza ten produkt na całą Europę, ma dużo większą wiedzę i dużo więcej informacji na temat działania, zastosowania i różnych innych czynników właśnie w tym materiale przekazaliśmy, więc myślę, że w opisie tego naszego filmu Państwo znajdą link do tego materiału. Tak, dziękuję bardzo. No cóż, pozostaje tylko życzyć wysokich plonów mimo tych zawirowań nawozowych. Panie Pawle, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.
Partnerem programu była Corteva.